Byłoby fajnie podejść tam trochę bliżej. Dopóki nie będzie jakiegoś hardkoru, powinniśmy to przeżyć. Sytuacja nie jest idealna. Jest, kurde, naprawdę hardkorowa. Patrzcie. Look, look, look! Look, look, look! Dzień dobry, moi drodzy. Witam się z wami w relacji z wejścia na wulkan Akatenango, który jest tu po to, żeby popatrzeć na Fuego, który jest tu i przed chwilą wybuchł. Tak w ogóle to muszę wam się pochwalić, jak na początku każdej dobrej przygody, że zasnąłem wczoraj o pół do drugiej i pomyślałem sobie, super, będę miał 6 godzin snu, wystarczy, ale niestety okazało się, że niektórzy z moich współlokatorów pomyśleli, że 5 rano to jest najlepszy czas, żeby zacząć się pakować, więc myślę, że tak plus minus przespałem dzisiaj 4 godziny, więc no, ciekaw jestem, jak to będzie. Jeszcze wam tak na szybko pokażę wulkan Agua, bo naprawdę ładnie go dzisiaj widać. Dobra, wytłumaczę wam, co się teraz dzieje. Oczywiście, jak się domyślacie, ludzie, którzy sobie podróżują po Ameryce Centralnej, nie mają ze sobą za wielu ciuchów zimowych, dlatego też jak sobie bukujecie taką wycieczkę, to możecie poprzebierać sobie w ciuchach. Tutaj macie szaliki, macie rękawiczki, spodnie, a nawet i buty. Generalnie możemy doświadczyć temperaturę nawet do minus 15 stopni, więc pomyślałem, że wezmę sobie jakąś taką grubszą kurtkę puchową, jakieś kalesony, generalnie wszystko ładnie pachnie, jest wyprane, jakbyście się zastanawiali, czapkę, szalik. Myślę, że dodatkowo wezmę jeszcze kijki, a nawet jakbyście nie mieli plecaka, to plecak też można wypożyczyć. Dostałem właśnie swoje racje żywieniowe, wyglądają one tak, nie wiem co tu jest, zobaczymy później, ale chyba idę do sklepu sobie coś jeszcze dokupię. Generalnie wziąłem swój ogromny plecak i po wsadzeniu tej kurtki i wszystkiego innego jest on, nie wiem, no takie dobre 90% wypełniony, więc a to jest chyba 65 litrów. Tak wygląda śniadanie, kawa, dżem, Nutella, bułka, banan. Przewodnik wziął mój plecak, podniósł go i tak mówi, stary, ty naprawdę chcesz z takim plecakiem wchodzić tam na górę? No ale cóż, słuchajcie, trzy obiektywy, aparat, statyw, GoPro, dron, powerbanki. Tak to mi się pewnie zmieścił w 40 litrach, no. Tak w ogóle to tak się nazywa ta agencja. Zobaczcie, ile mamy szczęścia. To jest poprzednia grupa, która wyszła wczoraj, wraca dzisiaj, a my jesteśmy autentycznie w 5 osób. Przerzuciłem się na GoPro, bo facet powiedział, że no raczej żebym wziął kijki, będzie łatwiej. Z aparatem byłoby to niemożliwe. Mam nadzieję, że będzie spoko dźwięk. Zobaczcie, jak wygląda miejscówka, w której nas wysadzili. Pogoda no niestety nie dopisuje za bardzo w tym momencie, więc mam nadzieję, że później będzie lepiej. Ale też tutaj kolejny przewodnik powiedział, że trochę przegiąłem z tym plecakiem, bo tutaj są 3,5 litrowe butelki wody, jedna 700 ml i do tego, wiecie, te wszystkie baterie, ładowarki, aparaty, drony i tak dalej, ale dobra, damy jakoś radę. Tutaj jeszcze chłopaki sprzedają różne specyfiki, jakby ktoś chciał się wesprzeć przed hajkiem. To jest jakiś alkohol, podejrzewam, ale ci, którzy oglądają trochę kanał, wiedzą, jak mnie dopadła choroba wysokościowa, jak wchodziłem na Ararat, który był na 5 km. Zaczęło mnie łapać tak od 3 z hakiem. No a tutaj teraz jesteśmy chyba 2600. Godzina 11, zaczynamy właśnie wchodzić. Ciekawy jestem, ile czasu zejdzie nam z wejściem na górę, no bo facet mówi, że pewnie około 5 do 6 godzin, w sensie tego pierwszego obozu. Idę od 5 minut i już jestem zmęczony. Jesteśmy na swojej pierwszej przerwie. Te dziury są tutaj po to, żeby miała gdzie się woda zbierać, żeby nie zniszczyła tej ścieżki, którą tutaj wybudowali. How's going so far, guys? It's been 10 minutes. Zobaczcie, jakiego mam towarzysza podróży. Zobaczcie, jak jest zadbany, co? To jest podobno bezdomny pies tutaj z gór, a naprawdę ładnie wygląda. Zobaczcie, jakie ma piękne oczy. Piękne masz oczy, co, mordo? Teraz mamy kolejną małą przerwę. Super wygląda to pole i te ławeczki. Fajnie byłoby tutaj sobie posiedzieć dłużej. Jest taka magia w tym wszystkim. A tutaj jest jakaś restauracja. Jak widzicie, jest jakaś inna grupa jeszcze tutaj z nami. A my ciśniemy dalej. 5 more minutes? 5 more minutes. Tak naprawdę to wchodzimy dopiero od jakichś 30
minut i robiliśmy już chyba ze 3 przerwy, bo nie wiem, czy to chodzi o to, że ja przez ostatnie 1,5 miesiąca jadłem tacosy, hamburgery i piłem browary i mi siadła kondycja, czy po prostu jest ciężko, ale już czuję, że to będzie dużo cięższe niż jakikolwiek z naszych hajków na Alasce. Ale za to zobaczcie, jaką malowniczą drogą teraz idziemy. Jeszcze mamy tutaj konia. Więc właśnie je się ściąga, żeby pomagać ludziom. Czy tutaj za mną macie właśnie ekipę, która przyszła tutaj narąbać trochę drewna do swoich domostw. Na początku myślałem, że po prostu nie są na górę, żebyśmy mieli tam z czego ognisko rozpalić i tak dalej, ale po prostu tutaj jest najlepsze miejsce, żeby sobie pościnać drzewa do domu. Pieseł szuka albo wody, albo jedzenia. Wodę mu możemy dać, jedzenia na razie nie, ja mam zakopane głęboko, ale mi się wydaje, że szuka chyba jakiegoś żarcia. Pięknie. Tworzymy właśnie małą miskę dla pieseła, żeby mógł się napić wody. Yeah, he was thirsty. He was so thanks, man. Thirsty. Appreciate that. He created like a little yeah. huddle for him. Better? Po trochę, ponad godzinie marszu, dotarliśmy do wejścia do parku. Jak widzicie, bienvenidos, volcán de Aquetanango. Musimy tutaj, jak widzicie, mamy stoliki, dlatego że musimy wypełnić tutaj takie krótkie kwestionariusze. Po co? Dlaczego? I tak dalej. Sorry, że on tak dysze, ale wydaje mi się, że większość tego vloga to będzie dyszenie do kamery. Muchas gracias, señor. Okay. Gracias. No i zarówno wartość 25 zł, czyli 50 quetzali, dostajecie oficjalne wejście do parku, w którym znajduje się wulkan Aquetanango. Okay, so you said that it's gonna take us in total, like the group, 5 hours to get to the base camp, and then 1.5 hours. 1.5 hour to from the base camp to the summit. And what about the race you guys are having here? We have a race like every year, and the record is 1 hour and 50, up and down, up and down. But from here or from the bottom? From the beginning. Are you 1 hour and 50? Yeah. Wygląda na to, że pomocnicy kierowców chickenbusów i lokalni przewodnicy gwatemalscy są jakimiś supermenami. Tutaj jeszcze przed wejściem mamy ogromne drzewo. Nie wiem, jak się nazywa drzewo, ale przewodnik nam powiedział, że liście tego drzewa nazywane są przez lokalnych ludzi hoja de queso, czyli liście sera. Nie wiem dlaczego, ale podobno ma bardzo ładne kwiaty, których używają jako jakichś medykamentów na ból oka albo ból brzucha. Można nawet wejść do tego drzewa. Czekajcie, wejdziemy. Wow. Zobaczcie. Jestem w środku drzewa. Idę stąd. Dorwałem kwiatki tego drzewa. Nazywa się nóżka kurczaka, pata de pollo. Spoko wygląda, co? Ale naprawdę wygląda jak nóżka kurczaka. Podobno się to gotuje właśnie do jakiejś tam, nie wiem, herbaty, żeby was rzeczy nie bolały. Nie nagrywam wam za dużo, bo nie ma co. Jak widzicie, idziemy takim korytkiem przed siebie. Po lewej krzaki, po prawej krzaki, ale wilgotność powietrza naprawdę daje się we znaki i podejrzewam, że niedługo też wysokość da o sobie znać, ale zobaczymy. Już jedna dziewczyna od nas z grupy tak się trochę kiepsko czuje. Ja jak na razie jest naprawdę spoko, jestem tylko zmęczony, cały spocony i w ogóle, ale ani mnie łeb nie boli, ani nic, więc trzymajcie kciuki. Wyszliśmy trochę wyżej, klimat się całkowicie zmienił, mamy teraz tutaj wszędzie drzewa iglaste. No i zaczyna się robić tak naprawdę, naprawdę chłodno. Ale to też dlatego, że trochę zwolniliśmy w tym momencie, bo mamy przerwę na obiad. Wjeżdżamy w pierwszą rację żywieniową. Mamy tutaj mięso, ryż, awokado, fasole. Spoko to wygląda. O nie, wypadło mi mięso. Właśnie siedzimy i próbujemy rozkminić, co jemy, bo niestety przewodnik też nie wie, bo ja myślałem, że to jest mięso. Ale okazuje się, że to jest na pewno coś wegetariańskiego, ale nie wiemy co.
smakuje jak mięso i wygląda jak mięso i ma teksturę jak mięso. Zobaczcie tutaj, co się wydarzyło. Jakie kupowałem, to były w miarę płaskie, ale weszliśmy na 3200 i już mam takie... Jest 14.30 i podejmujemy właśnie bardzo ważną decyzję, czy chcemy iść na Fuego, czy nie, bo to jest taka dodatkowa aktywność. Guys, is everyone going to Fuego? Si, senor. Okay, cool. That means we're going... Are you going to? No to wygląda na to, że idziemy. Czyli dodatkowe 4 godziny jeszcze dzisiaj będą. Dobra, dalej nie będę szedł, będą mi się wyratać potem. Aparat, trochę zaczął właśnie kropić deszcz, ale spoko, cieszę się, że mam taką małą ekipę, naprawdę. No i znowu weszliśmy w chmury. Magicznie to wygląda, co? Taka mgła w tym lesie, ale ciężko już mi się oddycha. Więc ja to jednak nie mam chyba ciała stworzonego do tego, żeby chodzić w takich górskich warunkach. Super widok. Much longer did you say we have? 1 hour. Okay, okay. Cały czas tam ściemne, ile nam zostało, jest 3.30, przekonamy się, czy o 4.30 będziemy w obozie. Zobaczcie, jaki mamy teraz widok, jesteśmy ponad chmurami, tam jest wulkan Agua i wydaje mi się, że GoPro nie oddaje tego, jakie to wszystko jest piękne, dlatego nie lubię jej nagrywać, ale nie mam wyboru, moi drodzy, ciśniemy dalej. Jest nadzieja, że nie będzie bardzo stromo, bo jesteśmy teraz na chyba 3600. A obóz jest na 3800, czy teraz coś, no nieważne, no w każdym razie mamy tam 100 czy 200 metrów pod górę jeszcze i godzinę trasy przed nami. Teraz dotarliśmy do momentu, gdzie się rozdzielamy z innymi grupami, dlatego że oni idą sobie tędy. My poszliśmy, jak widzicie, inną drogą, ponieważ firma, z którą my sobie zamówiliśmy wycieczkę, ma podobno najlepsze widoki i najlepsze noclegi na całej górze, więc zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze jakieś 20 minut drogi przed nami do obozu. Kurde, mam 10% baterii. Wygląda na to, że dotarliśmy już do obozu. Tutaj macie toaletę dla kobiet. Inne potrzeby trzeba sobie załatwiać na własną rękę, że też się tak wyrażę. Zobaczcie, jest i nasz obóz. Chociaż nie wiem, czy nie powinienem tego nazwać glampingiem, bo jak widzicie, mamy wypasione domki tutaj na miejscu. Nie wiem, który jest mój. Zaraz się dowiem. W końcu powrót do normalnego aparatu. Tak wyglądają dormitoria. O, dokładnie tak. Całkiem spoko. It's like a hostel. Thank you for taking us here. A zobaczcie to, co widzicie przed nami. Moi drodzy, to słynny wulkan Fuego. Czyli ten, który jakiś czas temu narobił tutaj dosyć sporo problemów. So what was the last time when Fuego erupted, like a big time? The last time was in 2018, was like 3 years ago. Uh-huh. It was the biggest eruption of the history of this volcano, Fuego. It was like a really big eruption because it was erupting for like 3 hours. Wow. And didn't stop for that time, yeah? And this side, we had like a lot of rocks, ash. But were there people here? Did you have a group or that was no, there a group of people? No, we didn't have people? A group because that happened at 12 or 1 p.m. Oh, during the day? Yeah, during okay. the day. And it became dark. Uh-huh. With all the ash and rocks up, yeah. But the worst part was for the people that were living behind the volcano Fuego. All the lava was going down, and most of the part of the rocks and ash were in that part. That's why like more than 500 people died in lava. In lava, yeah. Oh my God. Yeah.
there was a village. Oh, that's look. Why. This is Fuego. But that's a small one. We're good. We are going to wait for a big one. You know it's coming? Can you hear it at all? No, normally... Nie wiem, co wam powiedzieć. Widzicie to? Zajebiście. W ogóle jest jeden problem taki, że zapowiada się burza, bo tam się błyska i grzmi, więc nie wiadomo, czy wejdziemy na Fuego, a byłoby fajnie podejść tam trochę bliżej. Brzmi to trochę niebezpiecznie, ale ludzie to robią, więc dopóki nie będzie jakiegoś hardkoru lawowo-wulkanowego, to powinniśmy to przeżyć, ale zajebiście to wygląda. I teraz już rozumiecie, dlaczego mamy najlepsze widoki, bo inne grupy są po prostu niżej, a my mamy najwyższą miejscówkę na całym wulkanie Acatenango. Jeszcze wam pokażę, jak wyglądają prywatne pokoje. A spoko to wygląda. Śpiwory wydają się być grube. Wow. Oh my god. Zobaczcie, znowu wybuch. Because you live near here, right? So what was your reaction? What were you doing? Do you remember? How was it when it happened? Yeah, I was at home and it was like a really big surprise for me because it was the first time watching that all their rocks and ash were falling in the other side of the volcano where I live, where my village is. But we used to try to stay safe inside of home. That's why it was like a really big surprise. All that destroyed all our farm, like vegetables, like corn, everything was destroyed with the rocks and ash. Wow. Yeah. Patrzcie, skubany znowu. Wow. Moi drodzy, zapewne zastanawiacie się, jak to jest, że ten wulkan cały czas wybucha. Ja wam niestety tego nie powiem, ponieważ jest to kanał podróżniczo-rozrywkowy, ale na szczęście mamy w tym kraju ludzi... Jest to trochę przerażające, co? Na szczęście mamy w tym kraju ludzi, którzy podchodzą do YouTube'a bardzo edukacyjnie. Wulkany wybuchają, a właściwie dokonują erupcji, ponieważ płynna magma jest wypychana albo wyciskana jak pasta do zębów z tubki poprzez ciśnienie, które jest zmienne wewnątrz naszej planety. Albo też różnego rodzaju ruchy sejsmiczne, tam najczęściej, gdzie graniczą ze sobą płyty tektoniczne. A w Ameryce Środkowej, gdzie jest teraz Cache, jest aż 5 płyt tektonicznych graniczących z sobą. One wszystkie na siebie nachodzą, albo odpychają się, albo naciskają. Są też trzęsienia ziemi, dokładnie, prawda? I to powoduje zmiany właśnie ciśnienia pod spodem. Te pęcherze gazowe, one się unoszą, chcą uciec, tak jak z butelki coli odkręcanej. Stąd właśnie tak dużo wybuchowych wulkanów w Ameryce Środkowej. W Polsce też mamy wulkany, jest ich nawet całkiem sporo, ale od wielu lat są nieaktywne. W 2019 roku jeden taki wulkan zdobyliśmy z Kaszem właśnie. W tym roku powtórzyliśmy to i między innymi o tym jest nasz nowy vlog. No, nie będzie to na pewno tak spektakularne jak zdobycie Acatenango, także trzymamy kciuki i oddajemy głos do studia w Gwatemali. Mieliśmy sporo szczęścia, że udało nam się przez chwilę popatrzeć na Fuego, bo teraz to tylko słychać, że wybucha, ale nie widać już kompletnie nic. Na dodatek robi się trochę zimno, więc już wjeżdżają kalesonki, wjeżdżają rękawiczki, kurtki i no zobaczymy, zaraz będziemy wspólnie podejmowali decyzję, czy atakujemy ten wulkan, czy nie. Pogoda się popsuła tylko po to, żeby chwilę później znowu się naprawić. Słuchajcie, plan jest taki, że schodzimy tam w dół, a później idziemy po ścianie tego wulkanu. Zajmie nam to w dwie strony około 4 godzin. Jest godzina 17:32, więc wrócimy no tak w okolicach 22:00. Wow. Troszeczkę teraz zjeżdżamy w dół, ale za to z jakim widokiem. W ogóle zobaczcie, co tutaj mam. Rękawiczki kupione na Alasce. Z Alaski, moi drodzy, na wulkany w Gwatemali. Zaczęło się już robić mocno zimno. Stąd kominiarka na ryju. Jeszcze łapiąc te ostatnie promienie słońca, chcę wam pokazać, jak to wygląda. Jest dosyć sporo ślizgania się czy skakania. Ale kurde, moi drodzy, naprawdę uwielbiam was, ale muszę mieć dwie ręce, żeby się tutaj poruszać, więc widzimy się pewnie już na tym drugim wulkanie. To jaki mamy ciekawy fragment, nie wiem czy będziecie widzieli, ale dosłownie po 3 balach drewna musimy iść nad taką no, delikatną przepaścią. Grubo. I'm wearing a bin bag right now. It's La Moda in Guatemala. GoPro już niestety kompletnie nie daje rady, więc przerzucam się na telefon komórkowy. Właśnie jak widzicie zaczęło padać, więc
Musimy znowu założyć wszystkie swoje przeciwdeszczowe rzeczy. Ja stwierdziłem, że nie zakładam, mam nadzieję, że zaraz padać przestanie. A przed chwilą, no nie widzicie, to nie mam co wam pokazywać. Ale przed chwilą jak wybuchł ten wulkan, to aż całe niebo się rozświetliło na czerwono. Jest 18.30, dotarliśmy do samego dołu tego, gdzie mieliśmy dotrzeć. How are you guys feeling so far? Such an easy hike, isn't it? Zobaczcie, kogo my tu mamy, kto wrócił do naszej ekipy. Pies górski, który niczym innym się nie zajmuje, tylko łażeniem po wulkanach. Shit. I don't know how you have the breath to like talk on the videos. Trying my best. It's not a hike, this is climbing. Słuchajcie, sytuacja nie jest idealna. Bardzo mocno się rozpadało. Wieje mocny i jest teraz rozkmina, czy idziemy dalej, czy nie, ale chyba będziemy próbowali. Nie ma co. Ale jest, jak widzicie, no widzicie, co się dzieje z moim telefonem. Dobra, chowam, lecimy dalej, ale jest naprawdę kurwa. Słuchajcie, właśnie się schowaliśmy pomiędzy drzewami, mając nadzieję, że uda nam się przeczekać deszcz. What do you guys think about it? We should turn around. Yeah. Turn around. Yeah. We can't do this anymore. Jest, kurde, naprawdę hardkorowo. Ale jesteśmy bardzo wysoko, jesteśmy na wulkanie, leje hardkorowy deszcz. O, musimy kucnąć. Okay, I'll try to sit as well. Właśnie kucamy. Are you good? Alright. No dobra, słuchajcie, tak do was, kurde, nic nie widzicie. Ale generalnie nasz przewodnik był najmądrzejszy i od razu nam kazał się schować. Reszta grup mówi, nie, dobra, idziemy, idziemy. I w tym momencie stoją po prostu na pełnym deszczu, na tym wietrze. Zastanawiałem się, gdzie się schować, pytałem się, czy mamy tutaj trochę miejsca, ale już nie mamy. Jest kurde grubo. We just have one guy under equipped over there. He's like all super wet. Not yet, but he will be. Maybe like I'll take a vote, but I'm willing to either wait a few more minutes and try to go here or just I don't know. But also I'm fine with the decision of the group. What do you guys feeling? W związku z tym, że niestety nie zdążyliśmy się przebrać, bo nas zaskoczył deszcz, jesteśmy dosyć mokrzy, więc już faktem jest, że prawdopodobnie nie pójdziemy, nawet z dużym prawdopodobieństwem nie pójdziemy jutro na wschód słońca na szczyt, bo tam może być naprawdę minus 10, minus 15. No więc teraz temat jest taki, że prawdopodobnie po prostu spróbujemy te 10-15 minut wejść do tego punktu, na który mamy wejść i tyle, no to jest tylko 10-15 minut. No jutro i tak już mamy w plecy, niestety. Życie. You wanna go down? You wanna go down? What do you think? What do you think is responsible thing to do? No słuchajcie, jesteśmy grupą, podejmujemy decyzję grupowo, wracamy. O, słyszycie? No dobra, słuchajcie, sytuacja jest jaka jest, nie jesteśmy w 10 grupach z 5 przewodnikami. Grupa chce wracać. Wracamy. Po prostu, życie. Wchodzenie teraz z powrotem po tym drewnie, kiedy jest śliskie, nie należy do najłatwiejszych. Mamy małe problemy. Centralnie tutaj, od razu po prawej, gdzie nic nie widać, jest wulkan. Naprawdę wydaje się, jakby to miasto było dosłownie kawałek od... O, zobaczcie, patrzcie. Look, look, look! Look, look, look! Zobaczcie, ja p***le. Wow. Udało się. Nagrałem to. Jakie to jest piękne i jakie przerażające zarazem. Wow. Jezu, już myślałem, że mi się nie uda tego nagrać, bo kurde, teraz wybuch, jak szliśmy z raz, dosłownie, już pod koniec jesteśmy prawie trasy i wow. Zajebiście. Zobaczcie, jak tam lawa spływa. A dosłownie tutaj macie miasto. Doszliśmy do obozu. Jest godzina 22. Jest po prostu hardcore, autentycznie. Ja już miałem takie momenty, że musiałem się zatrzymywać, prosić grupę, żeby się zatrzymała, bo autentycznie zbierało mi się na wymioty. Kompletnie, kurde, nie ogarniam, co się dzieje. To jest chyba po prostu efekt niedojedzenia, efekt niedospania i tak dalej, bo jako takiego, jako takiej choroby wysokościowej raczej nie mam. Może mi ta aspirina pomogła, brałem wcześniej. Ale jest kurde. Nie, jest, ja jestem po prostu wystrzelony w kosmos. Nie wiem, co się dzieje. How you guys feeling? Oh my god. Accomplished. It was... Oh, for sure the most difficult hike of my life. Yeah, I feel the same. But we did it. A wiecie co, polecam wam obejrzeć. Mam taki vlog bardzo fajny, moim zdaniem, jak wchodziłem na Ararat, na 5000 w Turcji. I obejrzyjcie go, bo to jest naprawdę moim zdaniem dobry vlog. Podlinkuję wam go na dole. Ale naprawdę mam wrażenie, że gdyby odjąć tą chorobę wysokościową z Araratu,
to co zrobiliśmy dzisiaj, było dużo cięższe. Bez kitu. Teraz wjeżdża gorąca czekolada. How are you guys feeling? Tired. Cold. That's like the best hot chocolate I ever had in my life. Literally. Yeah. Can you imagine being in a tent right now and just like... Yeah, shit. Tak wygląda nasz obiad, ale już nic więcej wam nie powiem, nie pokażę, bo po prostu nie jestem w stanie mówić. Ale wygląda bardzo smakowicie. Wow! Oh yeah! That was so Did cool! Wow, keep it open! Gracias! Wow. That's huge! Oh man! Jest godzina 23.15, właśnie zmierzamy do spania. Zdecydowaliśmy, że nikt z nas nie chce iść na wschód słońca, na szczyt. Z dwóch powodów. Jeden jest taki, że naprawdę jesteśmy przemoczeni i no musiałbym iść w delikatnie mokrych spodniach, co byłoby kiepskie, bo kurtkę tą taką zimową, zobaczcie, tutaj mam tą taką, co wziąłem od nich. No, poza tym reszta ekipy ma dużo bardziej mokre ciuchy, to jest jeden powód, a drugi jest taki, że naprawdę to, co my dzisiaj zrobiliśmy, ja wiem, że dla wytrawnych wędrówkowiczów górskich i tak dalej to jest pewnie nic, ale dla mnie to był naprawdę, nie wiem, czy nie najcięższy hajk, jaki zrobiłem w swoim życiu. No niestety nie udało się zobaczyć tego, co zobaczyć chcieliśmy, no ale słuchajcie, takie jest życie i tak jestem mega zadowolony, że miałem okazję i tak z bliska zobaczyć wybuchy tego wulkanu. Niestety nie nagrałem wam tych najlepszych, no bo to jest bardzo ciężko uchwycić, ale to po prostu niesamowite, naprawdę niesamowite wrażenia i nie zapomnę tego widoku do końca życia. Jutro jeszcze wam, moi drodzy, pokażę wschód słońca, jeżeli uda mi się wstać za te 6 godzin niecałe. A później co? Później się już żegnamy z Gwatemalą i ciśniemy w stronę Salwadoru. Dobranoc, widzimy się rano. W sensie nie kończę jeszcze vloga, więc nie... O, patrzcie. Ale teraz to tak mało. A może coś będzie więcej? No, w każdym razie widzimy się za kilka godzin. Dzień dobry, moi drodzy. 5:30 rano. Powiem wam, że z tych 5-6 godzin, które mieliśmy snu, przynajmniej ja za bardzo nie pospałem, bo wyobraźcie sobie, że sobie smacznie śpicie w śpiworku, jest wam ciepło, macie jakiś fajny sen i nagle po prostu słyszycie ogromny boom, wszystko zaczyna się trząść dookoła, po prostu zrywasz się z tego śpiwora, podnosisz głowę, patrzysz przez okno w drzwiach i widzisz coś takiego. Naprawdę niesamowity widok, ale ciężko się w takich warunkach śpi. Moi kochani, zobaczcie, jaki mamy przepiękny... Nie widać nic. Zobaczcie, jaki mamy przepiękny wschód słońca. Przed nami wulkan Agua. A tutaj, kawałek dalej, największy wulkanowy wariat, czyli Mr. Fuego. Jest mega zimno. Mam taki delikatny ból dupy do samego siebie, że niosłem całą drogę tego drona i na Fuego też go niosłem i ani razu go nie odpaliłem. Ale tak co chwilę zrywa się dosyć mocny wiatr i powiem wam, że no nie chcę ryzykować, żebym przed kolejną wyprawą stracić drona, bo widzę, że tutaj facet lata czymś, co tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się być pro, takim już większym dronem i widzę, że on mu tak, wiecie, zwiewa go co chwilę i wystartował i po chwili wylądował, więc nie będę ryzykował. Przepiękny żółto-pomarańczowy kolor na horyzoncie. Te chmury też bardzo ładnie podświetlone, tutaj niebieskie niebo, super. Jeszcze teraz brakuje tylko, żeby w tej sekundzie wulkan wybuchł. No dawaj. No i dupa. Dzisiaj rano to tak malutko ten wulkan szaleje, ale i tak jest pięknie. No i moi drodzy, tym
delikatnym wybuchem kończymy dzisiejszego vloga, ponieważ nie widzę sensu nagrywania zejścia w dół. Mój plan na dzisiaj jest taki, żeby zjechać do miasta, przespać się chwilę, kupić magnesy, wysłać magnesy, ogarnąć transport do Salwadoru. Więc jak dobrze pójdzie, to w następnym odcinku widzimy się na trasie Gwatemala-Salwador. Mam nadzieję, że Wam się podobało, pomimo tego, że bardzo dużo rzeczy nie poszło tak, jak miało być. Nie ma chyba zbyt wielu przepięknych widoków, jest dużo gadania i tak dalej, no ale słuchajcie, takie jest życie. Naprawdę nie żałuję, że tutaj się wybrałem. Jeżeli byście się wybierali w te regiony, to zdecydowanie tak, żeby wbić sobie tutaj na te obozy, popatrzeć na wulkan. Zajebiste wrażenia. Jeśli chodzi o pójście tam, to to musicie też wziąć pod uwagę, że jest to trochę też niebezpieczne, ponieważ przewodnik nam opowiadał, że były sytuacje, że kamienie zaczęły zasypywać jego grupę i jeden wielki głaz nawet spadł kiedyś obok nich. A jeżeli chodzi o wschód słońca na szczycie tej góry, to nie wiem, musicie popytać się kogoś, kto był na tym wschodzie słońca. Jak dla mnie, to tutaj tak było całkiem zajebiście i bez takiej, wiecie, spiny jakiejś wielkiej. To tyle miśki kolorowe. Na razie, trzymajcie się, cześć.